Kolejny punkt, nasz obrad, sprawa Komisji Nauki Miasta Krakowa, projekt przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, druk numer 910. No i panie przewodniczący, zapraszam, referuje pan przewodniczący Bogusław Kośnicki. Gdzieś powinien być. No właśnie, no nic, będziemy go poddawać w późniejszym terminie. Przechodzę do kolejnego punktu. Projekt zmiany statutu miasta Krakowa, projekt Komisji do spraw reformy ustroju samorządowego, współpracy i dialogu społecznego, druk nr 897, pierwsze czytanie. I tu znakomicie jest obecny pan referent Rady Dominik Jaszkowicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam państwu projekt przyjęcia partnerów projektu zmiany statutu miasta Krakowa. Ten projekt jest konsekwencją zastrzeżeń, które zgłosił prezes Rady Ministrów do poprzedniego projektu uchwały, który był procedowany przez nas. I ten projekt ma na celu usunięcie tychże zastrzeżeń. To jest projekt, który wprowadza bardzo ważną zmianę w statucie, a więc możliwość prowadzenia trybu jednoczytaniowego w zakresie około połowy uchwał, które Wysoka Rada proceduje. Zastrzeżenia były techniczne, no niemniej jednak musimy je spełnić, w związku z tym trzeba było ten projekt poprawić. Jeszcze raz go przedstawiamy do uzgodnienia. Sprawa jest ważna, bo pozwoli nam na szybsze, skuteczniejsze procedowanie. Z takich rzeczy istotnych w tym projekcie została również uwzględniona jedna z uwag prezydenta miasta Krakowa. Pan prezydent wnosił, aby autopoprawki zgłoszone do projektu uchwały budżetowej nie stawały się integralną częścią projektu uchwały, czyli można było je wycofać. Z uwagi na to, że w przypadku Wysoka Rada nie zechciała przyjąć projektu budżetu, tenże budżet czy miasto funkcjonowało w oparciu o projekt prezydencji. W przypadku, gdyby była zgłoszona autopoprawka i nie byłoby możliwości jej wycofania, no to nie mógłby być ten warunek ustawowy spełniany i mielibyśmy tutaj pewien problem prawny. Dlatego idąc w kierunku wniosku prezydenta, opinii prezydenta, ten postulat został spełniony. Na szczęście w tej kwestii odnieść opinii. Pan prezydent może zaopiniował ten projekt negatywnie. Zarzucając nam wielką liczbę uchwał w sprawie zmian statutu miasta. Chciałem tą sprawę poruszyć, doprecyzować, ponieważ my przyjmujemy projekty miast, uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu miasta, a nie zmiany statutu miasta. Dlaczego jest taka różnica? Ponieważ my ten projekt musimy wysłać zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jesteśmy miastem powyżej 300 tysięcy mieszkańców, do uzgodnienia z prezesem Rady Ministrów. I dopiero po uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów ten projekt do nas wraca i wtedy dopiero procedujemy. Komisja przekłada jeszcze raz Wysokiej Radzie do uchwalenia i wtedy dopiero procedujemy projekt zmiany statutu miasta Krakowa. Dlatego zapisy w opinii pana prezydenta, jaką byśmy bardzo dużo projektów zmiany statutu miasta procedowali, nie jest do końca ścisła. Różnica jest ważna, ponieważ przyjęcie przez nas uchwały o w sprawie projektu zmian statutu miasta Krakowa nie skutkuje wprowadzeniem tych zmian. Czyli mamy taką procedurę dwustopniową. Dopiero po uzgodnieniu prezesa Rady Ministrów wprowadzamy jeszcze raz uchwałę przez zmian i wtedy dopiero te zmiany uzgodnione stają się częścią statutu miasta Krakowa. Wynikła tutaj taka nieścisłość, więc chciałem to sprostować, żebyście Państwo mieli wrażenie, że w sprawie zmiany statutu miasta Krakowa panuje jakiś chaos. Jest to wszystko pod nadzorem i kontrolą. I mam nadzieję, że po tych zmianach ten projekt uchwały zostanie przez prezesa Rady Ministrów uzgodniony i później będziemy mogli go wprowadzić w życie kolejną uchwałę w sprawie zmian statutu i tę procedurę jednoczytaniową w końcu wprowadzić. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za te wyjaśnienia. Przypominam, że na tym etapie mamy legalną opinię prezydenta, ale oczywiście jeszcze jest czas poprawek i autopoprawek. A na razie zapytam, czy są stanowiska jakiejś komisji poza
tym, co zostało powiedziane. Nie widzę klubu radnych, nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15 i ostateczny termin prowadzenia poprawek na dzień 4 października 2012 godzina 15.